Powiat Sołecki jest dzielony na zebraniu wiejskim, jest dzielony przez Radę Sołecką i przez Radę Mieszkańców Ostrowa. Każdy zgłasza jakiś tam wniosek i ludzie przegłosowują. No i żeby Fundusz Sołecki wynosił duże pieniądze, to są, nie są w zależności od ilości mieszkańców. Na przykład u nas było 24 tysiące. No to przydzieliliśmy w jednym roku na część remontu tej sali. Nasze dało też się na chodnik, na cmentarz, na garaż strażakom. Także wiele różne takie, na przykład na zakup żwiru, też na budowę drogi. Odremontowane na progi zwalniające też tutaj na dole. Są zainstalowane, można powiedzieć, że fundusz dajemy się na cele pożyteczne i na te, co mieszkańcy uważają za słuszne. A ja jako radny staram się to realizować wraz z kolegami swoimi, bo nas jest tutaj w Ostrowie 3 radnych. I staramy się po prostu, żeby te sprawy regulować, które naprawdę są w pierwszej chwili potrzebne. Uważam, że jako radny u nas w naszej Radzie jest 15 radnych, mamy 16 wiosek. Każda wioska ma swój fundusz i każda sobie realizuje po prostu jak sobie sama zaplanuje. No wiadomo, że są ciężkie czasy i pochwalam ten Fundusz Sołecki, dlatego że w każdej miejscowości, każda wioska jest w stanie coś w danym roku zrobić. Co powiem, no i u nas tu w Ostrowie no, ludzie też są zadowoleni, że coś, zawsze coś tam się dzieje. No, na przykład teraz zrobiliśmy w tym roku z funduszu 2012 roku, zrobiliśmy chodnik. Tutaj jest odnawiany też, jeszcze schody będą do domu ludowego robione. I daliśmy na oświetlenie, na zakup lamp. A w przyszłym roku daliśmy na budowę instalacji elektrycznej, tak zwanej drogi oświetleniowej, która się będzie znajdowała od kościoła do głównej drogi, tam co takie uzupełniające. Sądzę, że w tej chwili świetlica, czy nie wiem, Fundusz Sołecki, wszystkie świadczenia, które gmina daje na teren, są, jak to się mówi, te pieniążki lokowane dobrze, po prostu jak widać, świetlica teraz stanęła na nogi, jest, możemy się pochwalić, poszczycić świetlicą w Ostrowie, drogi się poprawiły. Mamy te progi, które, to się mówi, ograniczają szybkość. To jest też bardzo ważne, zwłaszcza tutaj w okolicach Domu Ludowego. No i po prostu no ja uważam, że pieniądze idą na szczytny i dobry cel. Mieszkańcy no, mają prawo, wiadomo, że na zebraniu wymagać od swoich radnych, żeby w gminie się dogadali, jednak żeby wprowadzić ten fundusz, bo coś zawsze zrobią. Bo wiadomo, że teraz, jeżeli jest ten fundusz, to może zaplanować sobie w danym roku, że coś zrobi. A jeżeli zrobią tak, że mają mały budżet, a wiadomo, że teraz jest tak, że praktycznie tak jak w naszej gminie, ponad 50% budżetu idzie na oświatę po prostu i nie jesteśmy w stanie nie zrobić, a ludzie się domagają kanalizacji, wiadomo, chodników, czy tam wody doprowadzają. Nie wszędzie jest no, można jeszcze skorzystać z programów unijnych, na przykład jak myśmy teraz nam się tu udało pozyskać środki unijne na przykład na szkoły, na drogę, czy na chodnik górny tam około cmentarza. I daliśmy też, teraz mamy, w tym roku robimy na zewnątrz elewację z Domu Ludowego. Też środków unijnych. Ale jak mamy mały fundusz, to coś zawsze mówię, coś jest w stanie wioskę dla nas chociaż troszeczkę zrobić.